Witam wszystkich pasjonatów wędzenia. Dlaczego warto mieć wędzarnię? Wszystkiego dowiecie się w tym odcinku. Dlaczego boxa smoker? Również się tego dowiecie. Także zapraszam. Zastanawiacie się, gdzie możecie nabyć tą wędzarnię? Czytajcie opisy filmu. Tam będą wszystkie linki. Gdzie możecie zakupić, w jakiej cenie i dlaczego. A powiem wam, że warto. Warto. Twórcą wędzarni elektrycznej Boxa Smoker jest nasz przyjaciel Wojtek. Skąd na to pomysł? Oglądajcie! Przyjechaliśmy do was, no prawie całą Polskę, bo jesteśmy w województwie zachodniopomorskim, u człowieka, który nazywa się Wojtek i zbudował naszą wędzarnię, którą możecie zobaczyć w poprzednich naszych filmach. Przyjechaliśmy poznać go osobiście, bo naprawdę robi super rzeczy. Także Wojtku, skąd taki pomysł, żeby budować takie wędzarnie? Piękne zresztą wędzarnie. Znaczy pomysł samych wędzarni elektrycznych jakby no nie był to pomysł jakiś rodem z NASA, to nie było jakaś nowinka. Ja zacząłem te wędzarnie budować około, jak dobrze pamiętam, 3 lata temu. Taką wędzarnię wymyśliłem sobie, ponieważ na tamten czas w Polsce nie było tak naprawdę do kupienia wędzarni gotowych, drewnianych, elektrycznych. Jedynym producentem wędzarni, jaki był na polskim rynku, to była firma Borniak. No ale to już kwestia gustu. Niektórzy ludzie lubią metal, niektórzy nie lubią. Ja akurat bardzo lubię drewno, dlatego też postanowiłem zbudować sobie coś, co oprócz walorów użytkowych, no, będzie miało też walory estetyczne. No i taki pomysł budowy wędzarni drewnianej tak naprawdę no spełnił te wszystkie oczekiwania moje, przynajmniej co do ozdoby, co do użyteczności. Jak to działa i przede wszystkim co wychodzi z takiej wędzarni, bo myślę, że tutaj ten efekt finalny to jest tak naprawdę to jest powodem, dla którego każdy chciałby mieć taką wędzarnię przynajmniej. A Wojtku, jakim drzewem najczęściej wędzisz? Ja do wędzenia preferuję olchę. Tutaj też dużą zaletą tych wędzarni, które produkujemy, to jest to, że tak naprawdę wędzarnia może mieć dowolny wymiar wskazany przez klienta. Wędzarnia 320 litrów, tutaj mamy dwie warstwy desek, czyli mamy zewnętrzną warstwę desek, ocieplenie i wewnętrzną warstwę desek. I tutaj w zależności od upodobania klienta, to możemy wykonać całość komory w blasze nierdzewnej, czy jeżeli ktoś sobie nie życzy, to do wysokości około 50 cm, to jest w standardzie, także no na pewno zaletą wędzarni 300-litrowej, 200-litrowej, no to jest ocieplenie, tak? No to jest duża oszczędność prądu na pewno. Pomimo tego, że te wędzarnie są większe, no jednak to ocieplenie powoduje to, że tego prądu na pewno skonsumujemy mniej. No i też przekłada się to również na komfort wędzenia, ponieważ no, utrzymywanie tej stałej temperatury w wędzarni, w tym brak strat ciepła na zewnątrz, to też jakiś tam przekłada się na komfort wędzenia na pewno. My też trafiliśmy na Wojtka wędzarnię, dlatego że też kochamy drewno. Nie chcieliśmy żadnych metali aluminiowych czy jakichś innych takich, tylko my naturalne drewno. Widzimy, że Wojtek ma ten sam gust co my, także ma ten sam kolor co my. Chyba zrobił, ona wyszła później niż nasza ta wędzarnia. Także chyba od nas spodobała mu się, na co wyszła, taka kolor vintage i też postanowił sobie ją zrobić. No, a budowę, charakterystykę, wszystko będzie w dalszej części filmu. Także koniecznie musicie oglądać, to poznacie więcej tajników tej wędzarni. Do zobaczenia. Cześć. Przed nami wędzarnia Boxa Smoker, to jest wersja 320 litrów. Starsze typy miały 300 litrów, to już jest ten nowszy typ, 320 litrów. Bardzo fajny sprzęt, fajna maszynka. Dodatkowo producenta nie ogranicza nic i możecie sobie zrobić taką wędzarkę, jaką tylko chcecie. Wielkość, wysokość, szerokość, głębokość, bez ograniczeń po prostu. Komora tej wędzarni, tej 320-litrowej, to jest w wymiarach 52x53 cm. Wysokość 110 cm komory wędzarniczej, także naprawdę jest sporo tutaj można włożyć. Producent zapewnia, że około 30 kg.
Nam tu spokojnie wejdzie. Ja tak już wkładałem 20-22 kg, także bez upychania. Na ciasno, spokojnie te 20-25 kg wam tu wejdzie. Mamy solidną wędzarnię. Solidną. Dlaczego ona jest taka solidna? Deski zbudowane są na pióro wpust. Zobaczcie. Mamy warstwę zewnętrzną deski, wewnętrzną oraz pomiędzy deskami mamy 5-centymetrową wełnę niepalną, która dodatkowo ociepla tą wędzarnię. Tu mamy 8-9 cm grubej deski ocieplonej. Po co nam to jest potrzebne? A po to, że gdy wędzimy zimą w niższych temperaturach, około 0, minus 5 czy ileś, wszystko nam fajnie trzyma temperaturę w środku. Nie tracimy tego ciepła na bokach, na przodzie, na górze. Wszystko jest ocieplone. Zaoszczędzamy pieniądze, co które na przykład musimy włączyć tę grzałkę. Tak, teraz ta grzałka nam się włączy. Gdy mamy wędzarnię nieocieploną, te straty ciepła są dużo, dużo większe. Tracimy tych pieniędzy więcej, tak? Częściej nam się musi grzałka załączać. Kolor. My wybraliśmy kolor vintage, bo bardzo lubimy taki stary, stary kolor. Konkretne zawiasy są tutaj. To mamy taki zawias obrotowy. Ale producent ma w swojej gamie 15 kolorów albo i więcej. Tak, dlatego tak trudno było nam się zdecydować. Nawet wysyła wędzarnię w zwykłym, surowym stanie i możecie sobie zrobić z nimi co chcecie. Zaolejować, zaimpregnować, pomalować, tak jak tylko wy tego chcecie. Mniejsze 150-litrowe wędzarnie. Myślę, że do użytku domowego też w zupełności wystarczą. Ona jest dużo trochę mniejsza, tak gdzieś o połowę. To waży 80 kg. Producent wysyła to na palecie. Nie ma problemu, że coś przyjeżdża uszkodzone i tak dalej. Myśmy to zamówili, przyjechała paleta z kurierem. Wszystko było idealnie zabezpieczone, zafoliowane. Nie było nic zniszczone, naprawdę wysyłka super sprawa. Dodatkowo producent daje nam w standardzie parę takich kijów wędzarniczych, ale to są naprawdę groszowe sprawy, możecie to sobie zrobić sami, zakupić sami. Dodatkowo mamy takie oto kratki, na których możemy wędzić na przykład sery, krewetki. Właściwie możemy wędzić wszystko, co tylko chcemy. Tu w tej wędzarni mamy czujnik temperatury. To on nam steruje tutaj wszystkim. Dlatego trzeba pamiętać, żeby nie dotykało to naszych wędlin, szynek, czy mięst, czy czegokolwiek, bo on będzie nam fałszował pomiar temperatury. Na dole mamy grzałkę. Tu mamy naszą grzałkę o mocy 2000 W. W małej wędzarni 150-litrowej jest identyczna grzałka. Natomiast w wędzarni 600-litrowej mamy dwie takie grzałki. 2 razy 2000 W. Natomiast tam już potrzebna jest nam siła 380 V. A tutaj nam wystarczy zwykły przedłużacz, zwykły prąd, zwykłe gniazdko 230 i możemy wędzić. Tutaj mamy prosty panel sterujący. Mamy zasilanie, włącz, wyłącz. Tutaj mamy grzałkę. Jeżeli wędzimy na zimno, grzałki nie załączamy, jest teraz na zero. Jeżeli ją włączymy, zaświeci nam się kontrolka. Grzałka się świeci. Tutaj mamy najważniejszą rzecz. Sterownik Rex C100. Jak on działa? Naciskamy set. Wybieramy żądaną temperaturę. Ustawimy to sobie na przykład 50 stopni. Teraz mamy 50, 60. 50, ok. Naciskamy drugi raz set. Jest temperatura. Teraz w komorze mamy 28,6 stopnia. Włączamy grzałkę. Oświeca nam się kontrolka zielona. Grzałka świeci.
już nam będzie za chwilę temperatura wzrastać. Aż ten nasz czujnik temperatury osiągnie tą zadaną przez nas temperaturę. Już temperatura nam powoli wzrasta. Poniżej mamy oświetlenie. Jest to opcja dodatkowa. My ją sobie wzięliśmy. Naprawdę to w nocy wygląda bardzo fajnie. Tutaj mamy termoobieg. My go nie mamy. Przycisk jest, gdyż go nie mamy, bo nie jest nam w ogóle potrzebny. Tutaj mamy nawiew. Nawiew. Jest to wentylator z dołu. Do czego jest nam on potrzebny? A do tego, żeby osuszyć nasze wyroby. Ponieważ przed każdym wędzeniem musimy osuszyć nasze wędliny, kiełbasy, ryby do momentu, aż ich powierzchnia będzie sucha. Gdy dotykamy taki produkt, półwyrób, jest suchy, to wtedy przełączamy na generator dymu i zasypujemy zrębkami, podpalamy, dajemy dymienie. Tutaj mamy regulację naszej pompki. Mamy na minimum, więcej. Tutaj po prostu regulujemy ilość wtłaczonego powietrza do dymu generatora. Tu mamy nasz alarm. Zobaczcie, tak on działa. On działa w ten sposób, gdy temperatura nam tutaj będzie miała dużą rozbieżność. Gdy znowu ustawimy temperaturę na przykład na 50, alarm znika. A tu mamy nasz wyłącznik nadprądowy. Także zabezpieczeń jest mnóstwo, niby dużo przycisków, ale obsługa dziecinnie prosta. Nawet nasz mały Pawełek potrafi to obsługiwać. Uwierzcie mi, sam by to zrobił od początku do końca, tylko tak dużo tego się wydaje, że tych przycisków jest naprawdę dużo, ale obsługa jest naprawdę dziecinnie prosta i każdy taką wędzarnię może sobie obsłużyć, nawet bez instrukcji obsługi, tylko musimy pamiętać o wszystkich parametrach, które musimy przestrzegać. Suszenie, temperaturę wędzenia, później pieczenie. A właśnie, ciekawą rzeczą jest pieczenie wędzarni. Jak to zrobić? Ustawiamy temperaturę sobie na 80 do 90 stopni. Tutaj wyłączamy nawiew i generator dymu, dlatego ten przycisk ma trzy pozycje. Nawiew, 0 i generator dymu. Dajemy na 0. Tutaj u góry zamykamy nasz komin. Tu go zamykamy szczelnie. Teraz tak, mamy wędzarnię ocieploną, mamy komin zamknięty, nigdzie nie mamy strat praktycznie ciepła. Dajemy temperaturę 80-90 stopni i czekamy, aż nasz wyrób, w zależności jaki, osiągnie od 65 do 72 stopni Celsjusza w środku. Także możemy tutaj suszyć, możemy wędzić i podpiekać.